Nie chciałbym umierać za wymiar sprawiedliwości. KRS odpowiada premierowi, Krajowa Rada Sądownictwa reaguje na słowa premiera Morawieckiego. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Nie opłaca się, powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Na słowa szefa rządu zareagowała Krajowa Rada Sądownictwa. Każda wypowiedź premiera rządu winna być formułowana z dostateczną precyzją, aby nie podlegała mylnym interpretacjom, napisano w oficjalnym stanowisku prezydium. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa opublikowało oficjalne stanowisko w temacie piątkowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Premier na spotkaniu z klubami gazety polskiej powiedział: Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Nie opłaca się. Opłaca się przede wszystkim utrzymać suwerenność Polski. KRS reaguje na słowa premiera, Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że wymiar sprawiedliwości stanowi jeden z filarów niepodległego, demokratycznego i praworządnego państwa. Bez sądów respektujących ład konstytucyjny nie ma suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a orzekający w nich sędziowie czerpią swą władzę z mocy nadanej im bezpośrednio przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a pośrednio przez naród jako suwerena. Nie istnieje zatem wybór między suwerennością a wymiarem sprawiedliwości i niepodobna kłaść ich na przeciwnych szalach wagi, napisano w oświadczeniu. KRS dodaje, że w kontekście kolejnych postępowań przed zagranicznymi trybunałami, których przedmiotem jest nie tylko organizacja wymiaru sprawiedliwości, ale i ocena procedury nominacyjnej na stanowiska sędziowskie, a w tym pośrednio personalna ocena predyspozycji sędziów polskich do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, każda wypowiedź premiera rządu winna być formułowana z dostateczną precyzją, aby nie podlegała mylnym interpretacjom.